ogóle, słuchajcie, ja już mam 29 lat, nie? W styczniu kończę w ogóle 30. I zobaczyłem u siebie pierwsze oznaki starości już. Oglądam ostatnio pornosa sobie. I tak patrzę, że czerwone zasłony świetnie pasują do brązowych ścian. To już jest oznaka starości, nie? W ogóle mam 29 lat i ciągle mieszkam z rodzicami. I mówię im, tak, to wstyd trochę, nie? Wszystko przyprowadzić, ciągle piorą, gotują. Więc powiedziała mi, mamo, tato, muszę z wami poważnie wieczorem porozmawiać. Mój ojciec od razu, nie? Powiedz, że jest pedałem, powiedz, że jest pedałem. Matka mu pewnie grzaskę zapłodnił, nie? Ona trzymała ich w tej niepewności. Przychodzę wieczorem, oni przejęci, świeca na stole. Polewają wino, a wiedzą, że mam problem z alkoholem. Siadam, mówię, mamo, tato, mam już swoje lata. Ciągle mi pierzecie, gotujecie, już chcecie trochę usamodzielnić. Więc najwyższy czas, żebyście się wyprowadzili. Ja tu mieszkam 100% swojego życia, a jakieś 50% swojego, mam większe prawo do tej chaty. I słuchajcie, wyprowadzili się rzeczywiście. Do fajniejszej chaty 200 metrów dalej, więc razem z nimi się przeprowadziłem. Taki trochę zgorzkniało się zrobiłem. Nie, będzie, to dopiero 30 lat będę miał, dopiero 30, a już widzę naprawdę, ta starość ze mnie aż spływa, no. Wszystko mi denerwuje. Bo mam talent, przychodzi jakaś niewidoma osoba, mówi, że śpiewa, a to w jury już, o ja cię kręcę. Niewidoma i śpiewa! Jak? Ma jeszcze lepszy słuch, ma łatwiej, nie? Jakby ktoś niewidomy przyszedł i powiedział, zajebiście gram wrzutki, nie? I ciach, wszystko w środek, to jest talent! To jest prawdziwy talent! Albo dzwoni do mnie jakaś babka, wiecie, dzień dobry, nazywam się Ilona, dzwonię z pana banku, nie? No i, no spoko Ilona, nie? Co tam u ciebie? A ona, chciałbyś z każdego bankomatu za darmo wypłacać hajs? Ja mówię, pewnie, nie? To kosztuje 10 zł rocznie, a to już chujowo Ilona, nie? Także dziękuję. Ona dalej wkręca się, kredyt, sredyt, wszystko by mi sprzedała, nie? I nie można się kulturalnie z nią rozłączyć. Bo to po prostu trzeba być, no, niemiłym, albo gadać z nią godzinę. Ja się wkurzałem na to bardzo i stwierdziłem, czemu ona mnie wkurza, jak ja mogę ją wkurzyć, nie? I teraz do mnie dzwoni Ilona z pana banku, ja mówię, cieszę się, że pani do mnie dzwoni, proszę pani, jaki ma pani odkurzacz? Taka sytuacja jest, mleko się rozlało, odkurzacz to wciągnie? No mleko się rozlało, płatki się rozsypały, wszystko pani podeptała, piec, bieg po całym domu wszystko rozniósł, dziecko się w tym całym upierdoliło. Czy odkurzacz to wciągnie? Ilona myśli? No nie. A pani szczęście, że pani do mnie się dodzwoniła, jestem z firmy Zrób to Duet, najlepszy odkurzacz na świecie. Jedyne 2000 zł i jej godzinę napierdziela na tym odkurzaczu, nie? Ona już, dobra, nie chcesz tego kredytu, ja czekaj. Tam są worki wielokrotnego użytku. I ona jest skurwiona, nie ja w końcu, ja jestem zadowolony z tego. Ja w ogóle lubię komuś zjebać dzień, wiecie? Tak trochę hamem jestem, ale nie tam kogoś plujesz, to jest tak wolę komuś wejść na banie, nie? Że ja mieszkam przy pętli autobusowej. Ja wchodzę do autobusu to i siedzi w nim jedna osoba, to jedę przez cały autobus i siadam obok niej. I gość już siedzi i mówi, po co on koło mnie usiadł? I wysiada. Albo wchodzę do kina, pusta sala kinowa, siedzi jedna osoba, też wiem, gdzie usiądę, nie? I patrzę na bilet, ale mam to w dupie, już nie mam miejsca. Siadam obok niego i mam już zjebany film. I sobie myśli cały, że zaraz kutasa wyciągnie. Tak samo w pisuarach, centrach handlowych, nie? 30 pisuarów. Każdy, o, zajmę ten najbardziej ujebany od tych krawędzi, nie? Nikt nie będzie stanie koło niego. Ha, wchodzę ja. Cyk, od razu koło niego. Jeszcze się witam, siema. Że do końca się nie wysika, nie? Że ma zjebane sikanie. Ja jestem zadowolony.